Zlot roadsterów. Jaki by tu roadster wybrać? Wybierzcie sobie jaki, zaraz gdzieś tam się spotkamy, coś porobimy. Ja sobie wezmę jakieś roadsterka, zrobię go na drift. Bakamono? Nie, tego to nie. Zrobię go na drift i spotkajmy się gdzieś tam, e? Potem zrobimy sobie jeszcze zlocik offroadowy, ale na spokojnie. Obojętnie, słuchajcie, obojętnie jaki roadster. Byleby nie miał dachu samochód i będzie super. Ale długo hamuje. To jest ciężki samochód chyba, ile to waży? Jaki paskud. Dobra, muszę go zresetować do ustawień fabrycznych, bo pod kierownicę trochę inaczej robi się. Ja piernicze, 2,5 tony waży. O, dobra, jeszcze tylko felgi wymienię. Chociaż czekaj, to jak wyglądają? A dobra, sprawdzimy sobie później. Nie no, wyglądają dobrze. Jest git. Niezbyt skomplikowane malowanie, ale może być. Dobra, wszyscy ustawieni. To teraz musimy jakąś sobie miejscówkę wyznaczyć, nie? Chodźmy tam przy tamie zobaczyć, czy jest miejsce dla nas. Kurde. Ale mi kierownica ciężko chodzi przy tym aucie. Pierdziele. Ty, zajebiście lata. Widziałeś? Dobry jest. Nie zmieścimy się tym wszędzie, ale... ale lata ty. Wow. Kosmos, nie? Taka wielka buda. Widziałeś? Nie no, lata, ej, zróbcie sobie to na drift, bo jest ciekawie. Tak ciężko trochę jest tym samochodem operować, ale... Dobra, to już w sumie... Z takim czołgiem to ciężko nazwać, że to jest driftowanie, to są jakieś operacje, nie? Manewrowanie, manewry zbrojne z taką wielką drezyną. Widzę, że pełny składzik jest, fajnie. Cieszę się, że sobie wbiliście w dużym składzie dzisiaj. Kiss the wall, można powiedzieć. Ajajajajaj. Dobra, tutaj na mapie widziałem jakiś parking, że był. Może pomieścimy się tutaj, co? No jest coś! Elegancko. To jest BMW? A to jest ta M4, tak? Nie, nie M4. Z3 chyba. Czy Z4? Ja już nie wiem. Ona była teraz do wygrania. Ja pierniczę. Patrzcie na tą regalię, a patrzcie na tego Bakmono. Ja wale. Dobra,
Wyciągam drona. Jeszcze czekamy tutaj na resztę. Nie no, wyróżnia się te regalia, nie ma co. Akurat koło mnie stanął ten Bakmono, taki malutki. Ale Bakmonow też fajnie wygląda, nie? To jest taka zabawka. Chciałbym czymś takim pojeździć, bo od takich małych aut to naprawdę czuć wszystkie przeciążenia i nie trzeba mieć tam dużego silnika, żeby, wiesz, czuć tą moc, nie? Nawet niedużą. Dobra, po kolei. Co my tu mamy? Tysiorek ma Murcielago Super Veloce. Chyba zwykłego Murcielago nie ma w tym Fordzie Horizon 4, nie? Jest tylko te Super Veloce, ostatnie Murcielago. Najmocniejsze i najlżejsze. Bardzo fajnie. Strasznie lubię ten model ogólnie Lamborghini. Dalej mamy Mazda MX-5. O, ciekawe jest, ciekawe, że nie ma tego dachu. Wydawało mi się, że ma. Tu mamy Z3 chyba Jamesa Bonda u Ozara. Zdaje się, że tak, bo to jest chyba jedyna taka BM-ka, nie? Z otwartym dachem. Nie można mieć jej jakoś tam inaczej zdobyć, tylko to jest ten pakiet Jamesa Bonda. Tu mamy to. Dark Warrior przyjechał nim. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ja go tunigowałem kiedyś. Czekaj, może z tyłu będzie napisane. Sprite. Ale to nie jest nazwa chyba auta, nie wiem. W każdym razie samochodzik jest uśmiechnięty. I ja wiem. Kto wymyślił taką furę? Tutaj mamy BMW. BMW? Się już te BM-ki mylą trochę z Mercedesami. Mercedesy i BM-ki zaczynają wyglądać podobnie bardzo. Tutaj mamy Bakmono, Doktor Kiełbasa. Kolejna BM-ka. Simon ma Jaguara, którego ja w sumie miałem wziąć też. On by był nawet chyba może ciekawszy do driftu. Nie wiem. McLaren 720S Spider. Zajebista fura. Tutaj mamy chyba Fiata. W tej grze on się nazywa Abarth, nie? Dawider przyjechał sobie, ładnie. No i mamy starą MX-5. Sticker Bomb? Coś w tym rodzaju, nie? Takie malowanie ma. Fajnie. To wygląda na driftowóz. Negatyw z przodu jest. O, przygotował się na konkurs driftowy. Okej, dzisiaj zrobimy coś wyjątkowego. Pomyślałem sobie... Słuchajcie. Jedziemy do miasta. Jedziemy sobie do miasta zgodnie z przepisami, ale tym razem każdy taki ostrzejszy zakręt pokonujemy driftem, wyjątkowo, nie? Czyli jedziemy sobie normalnie, tak jak tutaj jest droga prosta, to jedziemy sobie wolno, powiedzmy, no nie do końca zgodnie z przepisami, nie będziemy tam 30 mil na godzinę jechać, tylko powiedzmy, że będziemy jechać taką prędkością do 150 km na godzinę. Od 100 do 150 powinno być chyba w porządku, nie? Czy nie? Czy 80, jak w ETS-ie. Dobra, od 100 do 150 taka będzie prędkość. Powiedzmy, że 150 to jest taka docelowa, nie? Na każdym zakręcie robimy drift i pamiętajcie, żeby się w siebie nie wpychać, nie? Żeby nie uderzyć, żeby nikt nikogo nie uderzył. I sobie startujemy. Już nie pamiętam, czy ta prędkość 100 na godzinę to była taka odpowiednia. Aha, wyznaczy nam trasę, żebyśmy wiedzieli co i jak. No, więc może sobie pojedziemy na przykład... jakieś w to miejsce. Poczekajcie. Wyznacza nam... No nie ma tu za dużo zakrętów. To może chodźmy tu na szczyt góry. O, tu już lepiej, nie? Także co, każdy taki ostrzejszy zakręt robimy drift, nie? Na spokojnie, na luzie. I zobaczymy, jak się będzie nam jechało. I tam na tej górze zrobimy sobie zdjęcie zlotowe, dobra? I pamiętajcie, starajcie się nikogo nie zderzać. O, 150 to chyba za dużo będzie.
Dobra, to ten taki przedział, nie? Od 100, 140... No myślę, że 100 na godzinę to jest taka chyba dobra prędkość do zlotu. Kurde. No i kiedy wy sobie tak pogracie, jak nie ze mną, nie? Kiedy wy się tak zgracie fajnie, żebyście sobie zrobili taki zlocik? Ja tam widziałem, że na naszą grupę na Facebooku wrzucacie zdjęcia różnych zlotów, jak sobie, jak się gdzieś tam spotykacie, robicie zdjęcia. To jest spoko. Uwaga. Okej, okay, spokój. Kolejny zakręt, kolejny drift. No i już jest ciekawiej, nie? Fajnie się bawicie, podoba mi się to. O, powoli. Ja wiem, że nie każdy może driftem, bo nie każdy akurat wziął samochód do driftu, ale mimo wszystko na zakręcie to zawsze tam jakoś wychodzi, nie? Zawsze tam na ręczny możesz sobie pociągnąć i tyle. I też można powiedzieć, że to jest driftik. Ale powiem wam, że ta regalia naprawdę mnie zaskakuje. Okej. Okay. Patrzcie, to wygląda na to, że jak jedziemy sobie tak w konwoju i jesteśmy sobie, powiedzmy, na prostej drodze, się tak równamy i przed zakrętem dopiero driftujemy, to wygląda na to, że całkiem fajnie wychodzi nam wtedy tandem, nie? Bo jak robimy, powiedzmy, zloty driftowe, to wiecie, wszyscy driftują na prostych i tak dalej, nie? A teraz my sobie na każdej prostej się równamy i dopiero, zobaczcie, dopiero jak jest zakręt, to wtedy wchodzimy w drift, nie? I wtedy łatwiej jest się nam chyba po prostu zrównać, tak wygląda na to. To jest chyba dobry sposób na robienie jakichś takich, na ćwiczenie w ogóle tandemów, nie? Driftowych. Aj, nie udało się. Tutaj jej... Sorki, przepraszam. Dziwnie skaczą niektóre samochody, nie? Podczas driftu. Tam z tyłu też jadą. No ja wiem, że ten McLaren 720S to nie jest taki za dobry do tego driftu. Nim będzie ciężko. No i roadsterów jest mało ogólnie. No ale mówię, tam nawet na ręcznym jakoś spróbować i też będzie spoko. Drifterzy, kurde, urodzeni. Zobacz na to. Te Mazdy fajnie wyglądają, nie? Takie malutkie przy tej regalii. Jedźcie, ja sobie... Ja chcę was po prostu tutaj pokazać. Okej. Dobra. Uważajcie, żeby się tam nie zderzać, nie? Wiadomo, że jakieś tam drobne stłuczki się zdarzają, ale... O, tu będziemy mieli zaraz ten... Taką zatoczkę fajną, żeby się spotkać i zrobić fotkę. Dobra, tutaj zróbmy te ostatnie zakręty. Zjedźmy sobie tam na dół
I tak jak tak standardowo ustawimy się jeden przy drugim. Jak się ustawimy jeden przy drugim, no to wtedy ten. To wtedy będziemy sobie robić. Tylko podczas jazdy, tak powoli będziemy sobie jechać, nie? Zrobimy sobie fotkę zlotową. Ja chcę trochę tym polatać. Chodźcie wszyscy tutaj razem. Zrobimy sobie fotki. Bakmono tak średnio drifty wychodzą. No nie dziwię się. Lotus 340R jest śmieszny. Ciekawe, a to już stary komentarz, ja czytam go. Dobra, powoli, powoli. Postarajcie się ścisnąć jak najbardziej. Ja tutaj fotełkę strzelę elegancko, elegancko. Roadstery. O, tak. A się będą tam kłócić teraz z przodu, nie? Gdzie ma... To nie ma znaczenia, gdzie będziemy jechać. Bo jak GPS-a wyznaczę, to on wyznaczy najkrótszą taką traskę. Możemy na miasto skoczyć, tam jest dużo zakrętów do driftu. Jak chcecie, to możecie sobie wziąć inne autka do driftu, żeby sobie podriftować czy coś. Ja sobie będę driftował tym roadsterkiem. Jeśli można to nazwać roadsterek. Raczej roadsterus, kurde, bo jest tak wielki. Ale jednak Marquis miał rację trochę, bo on mówił mi, że duże auta w Fordzie najlepiej driftują. Coś w tym jest, bo powiem wam, że tym się bardzo fajnie lata. A to jest ogromne. I powoli, na spokojnie. Rondo możemy sobie trzepnąć. Skąd mam tyle hajsu? No zarobiłem sobie. Tutaj bardzo łatwo w tej grze hajs zdobyć. Jeszcze jedno kółko i jadę tam na miasto. I powoli łączymy się wszyscy. Mnie to chyba z daleka widać tym dziadostwem wielkim. Jezu.
Pojechali gdzieś w lewo, okej. Widzę, to Bakmono tam driftuje. Kurde, wyjazd z tym polem. Gdzie oni tam pojechali? Aha, chyba tu, okej. Wow, o co tu chodzi? Czekaj, musimy się dobić do tego. Do driftu na rondzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Aaaa! Ja muszę sobie jedną rzecz wyłączyć, bo nie widzę was na mapie i nie wiem, gdzie wy jedziecie. Zaraz, zaraz, nie tak. Co ja tutaj zrobiłem? Filtry, o, pyk. I teraz będzie spoko. O, teraz to wszystko widać. Dobrze jest. Tak, żeby do mnie dołączyć, trzeba dodać mnie do znajomych. Kurde, co ja tu proszę. Trzeba dodać mnie do znajomych. I ja akceptuję takie osoby zaraz przed zlotem, które mnie tam dodały. I potem po prostu można do mnie dobić przez znajomych. Niezależnie od tego, czy ktoś gra sobie na komputerze, czy na Xboxie, może sobie dołączyć, nie ma problemu, może grać, nie? Ten malutki tutaj, kurde, coś tam próbuje na tym ręcznym, ale to ciężko. No, takiego małego zrobić pod drift to już naprawdę trzeba. Trzeba się postarać. Jakie drifty, kurde. O, widzę, że spotkanie się szykuje. Zobaczmy. Jest spotkanko, dobra. Tutaj kończymy zlocik roadsterowy. Czeka, żebym tam nikogo nie przywalił, bo ja nie widzę, gdzie ja jadę do tyłu. Cyk, dobra, jakoś się udało.
Zlocik roadsterów. Ja wiem, że tutaj nie wszystkie samochody, co wzięliście, nadają się do driftu i o, tak jak ten. No ten to już, to jest mistrzostwo, ja nie wiem jak tym driftować. To jest za lekkie, za małe, ciężko. A powiem wam, że tą regalią, zobaczcie jakie wielkie bydle, a wiecie jak fajnie się driftuje? Naprawdę. I tak to sobie wygląda, tutaj kończymy zlocik roadsterowy, moi drodzy. Elegancko.